Zobacz, jaka ona jest tutaj malutka. Malutka, jaka słodka, nasza kochana kruszynka. Taką malutką główkę ma. Bardzo podobna do nas. Jeszcze ile włosków miała. Piękna była. Nasza kochana córeczka miała być. Zosia miała być pierwszym dzieckiem Sandry i Mateusza. Tymczasem dziewczynka nie przeżyła nawet jednego dnia, co wydarzyło się na sali porodowej i czy dziecko można było uratować? Sandra i Mateusz to młoda para, która mieszka w małej wsi pod Dzierżoniowem. Bardzo cieszyli się, że zostaną rodzicami. Mimo że kontrolne badania wykazały, że ich córeczka ma tak zwaną hipotrofię, czyli bardzo niską wagę, ciąża przebiegała prawidłowo. W czasie świąt Bożego Narodzenia, gdy Sandra była w 40 tygodniu ciąży, pojawiły się u niej objawy, z powodu których zgłosiła się do szpitala. Zaczął mnie brzuch boleć strasznie. No i zorientowałam się, że to pierwsze bóle porodowe. Młoda pani do mnie przyszła. Wzięła mnie na badania, no i rzeczywiście bóle mi ustały pod wpływem stresu, presji może. No i wtedy powiedziała, że to, że są święta, to mogę iść do domu albo zostać w szpitalu. Nikt z lekarzy was wtedy nie zatrzymał. Nie powiedzieli coś takiego, że stójcie, bo to jest bardzo niebezpieczne, to jest wasza pierwsza ciąża, że może się coś stać, lepiej żeby Sandra została. Nie było nic takiego. Młodzi rodzice wrócili do domu, ale spokój nie trwał długo. Jeszcze tego samego dnia bóle porodowe zaczęły się nasilać. Ponownie pojechali więc do szpitala, gdzie około północy w końcu przyjęto Sandrę na oddział. Tam doktor do mnie przyszedł. Ustalił, że główka jest za wysoko i wtedy mi powiedział, że konieczna będzie cesarka. Patrzę na podłogę, a tam dużo krwi. Cała kałuża krwi. Wtedy jedna pielęgniarka się spojrzała z przerażeniem w oczach na mnie. Była w szoku. Nie wzięli cię na blok porodowy? Od razu nie. Musieli zwołać lekarzy, ale zanim to przebiegło, no to bardzo dużo czasu straciłam. W godzinie 2:57 napisałem do mojej mamy, że Zosia utknęła. I tutaj piszesz, szykują salę. No, że szykują salę do operacji, do cesarskiego cięcia. Czyli jest prawie trzecia godzina i wtedy zaczęli szykować salę. Dopiero, po takim czasie. Tutaj nawet jest gołębiowska Sandra, godzina 3:34. Urodziła się, 3:34. Tak, to było pierwsze zdjęcie, jakie otrzymałem, zdjęcie nóżki. Ja już wiedziałem po tym zdjęciu nóżki, że coś jest nie w porządku i też to, że po prostu nie chcieli nam tego dziecka pokazać. Gdy Zosia przyszła na świat, uzyskała zaledwie jeden punkt w skali Apgar. Jej stan był tak zły, że karetką została przewieziona do specjalistycznego szpitala we Wrocławiu. Tam lekarze walczyli o jej życie, ale z powodu silnego niedotlenienia zmarła. Myśmy na to maleństwo czekali tak strasznie długo. Tym bardziej, że... że miała to być dziewczynka. Mam trzech synów i to była dla nas niesamowita radość, że w końcu będzie ta upragniona dziewczynka w domu. Ile w sumie żyła twoja córeczka? Jeden dzień. Niecały w sumie. Czy ty w ogóle mogłaś dotknąć swoją córeczkę? W ogóle. Pierwszy i ostatni raz ją zobaczyłam na pogrzebie. Przypomnijmy. Rodzice zgłaszają się do szpitala w okolicach północy. Sandra trafia na oddział koło pierwszej. A lekarze decydują o cesarskim cięciu dopiero po 3:00 nad ranem. Jak wyglądało leczenie przez prawie 3 godziny? Niestety, nie wiadomo. Co więcej, nikt nie kontrolował przebiegu porodu za pomocą podstawowego badania KTG. Ponieważ ostatni zapis kończy się 47 minut po północy, rodzice idą do szpitala po resztę dokumentów. Dostałam KTG, gdzie KTG się kończy o godzinie... 0:47? No tak wygląda. Tak wygląda, jakby się ucięło. Jest jeszcze szansa odzyskać to dalsze. Bo wydaje mi się, że wtedy miała partnerka robione jeszcze więcej tego KTG. No, 3 razy tak było. Wydaje. Ale skąd możecie odzyskać, jak nie ma?